No, to był jeden z zapomnianych dzisiaj, ale najważniejszych opozycjonistów w ówczesnym województwie katowickim na Górnym Śląsku. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoobrony Społecznej, KOR. Jeden ze współpracowników najważniejszego wówczas, jednego z najważniejszych pism niezależnych ukazujących się w skali ogólnokrajowej, jakim był dwutygodnik Robotnik, oraz współzałożyciel wraz z Kazimierzem Świtoniem w lutym 1978 roku Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. To była pierwsza niezależna od władz organizacja związkowa, która powstała. Jej założyciele byli w sposób nieprawdopodobny prześladowani, szykanowani, represjonowani, także rozwinięcie tej działalności było bardzo trudne, ale musimy pamiętać, że właśnie jednym z współzałożycieli był Władysław Sulecki, górnik kopalni Gliwice, mieszkaniec Gliwic, zmuszony różnymi metodami bardzo niejednokrotnie perfidnymi przez władze, przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa do opuszczenia wraz z rodziną kraju w roku 1979. Po wyjeździe Suleckiego opozycja straciła jednego z najbardziej oddanych działaczy. Można zaryzykować stwierdzenie, że poza Kazimierzem Świtoniem między rokiem 1977 a 80. Władysław Sulecki był jedną z najbardziej represjonowanych i prześladowanych przez system osób na Górnym Śląsku. Działania takie jakie prowadził również Kazimierz Świtoń i ludzie im podobni, to były działania prekursorskie, które później przyczyniły się niejako, dały podwaliny pod powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w roku 1980. Jak wszyscy wiemy, znajdowała się tutaj kopalnia Gliwice, której ponad 20-letnim pracownikiem, górnikiem dołowym, człowiekiem, który tutaj przepracował kilkadziesiąt lat swojego życia, był właśnie Władysław Sulecki. Dlatego tutaj. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce, chociażby ze względu na rewitalizację tego miejsca i zupełnie pewną zmianę jego przeznaczenia dzisiaj, aby ta tablica po prostu przypominała postać tego opozycjonisty.